Hej, cześć, czołem, witam cię bardzo serdecznie, z tej strony Ali, a to kolejny odcinek z Margonem na Nerasie. Zaczęliśmy od Herka z Patryka, tutaj mamy bicie orliczki, tutaj mamy jakieś bicie przewodnika, nic ciekawego, kolejne bicie orlicy. No tą orliczkę ostatnimi czasy, no klepie, ale nie o tym w tym odcinku. W tym odcinku zaczniemy od takiej jednej ważnej rzeczy. Mianowicie od stroju. Udało mi się wylicytować taki strój, konkretnie to blankiet na ten strój, za 426 milionów. 426 milionów. I tak, chciałem bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić Hitmana oraz Benia Benedykta za pożyczki, których mi udzielili. No i wybieramy tutaj sobie strój. Ja od razu wiedziałem, który chcę wybrać. Świadomie licytowałem ten strój. Zastanawiałem się nad tym z różdżką i nad tym czerwonym, no ale sumarycznie wybrałem ten z różdżką. No i mamy taki upgrade. To jest nasz strój do tej serii. No i mam nadzieję, że kurczę, będzie się dobrze z tym wiązał. I tak, cały budżet, który miałem, musiałem przeznaczyć po prostu na ten strój, więc można powiedzieć, że to, co teraz będę zarabiał na naszej głównej postaci do serii, no to będę starał się już powoli to chomikować i zbierać na przyszłe inwestycje i tak dalej, na przyszłe pomysły. No a to, co będę zarabiał na postaci drugiej, na 83, wszystko będę zbierał, żeby spłacić te długi po prostu jak najszybciej to będzie dla mnie możliwe. No i tak, tu mamy kolejną, dość ważną rzecz, mianowicie legenda z Orlicy. Pojawią się pytania, czemu iksowałeś? No bo była kolejka, więc iksowałem, po prostu iksowałem. Legenda naprawdę przepiękna, po prostu przepiękna. I tutaj jeszcze nam Wil pokazuje właśnie, że złapał, no bo dla niego była ona zarezerwowana, także kozacko, superancko. No i dalej lataliśmy za kolejnymi herosami, za przewodnikami, za karmazynami, jeszcze raz za przewodnikami, lataliśmy z wyklaczki, unikaty, heroiki. No a ja cały czas gdzieś tam w międzyczasie, między tymi herosami, latałem na moją już powoli znienawidzoną E2, czyli szefa. No, na którym nie jest kolorowo, nie jest kolorowo, tutaj bicie orliczki, byłem ciekawy bardzo, czy złapię tą tarczę, bo w sumie tarcza przydałaby mi się. Ewentualnie jakby coś tam, powiedzmy, miałbym tankować czy coś. No i tak powoli biłem sobie tych herosów. Pojawiały się też jakieś bicia kolosa. Niestety jednego ze screenów nie mam zapisanego, bo no, na telefonie nie zdążyłem zrobić, jak byłem poza domem, także no tak wyszło. No tutaj ci herosi całkiem nie najgorzej, wam powiem, oddawali. No tutaj akurat bicie karmazyna nie najlepsze, tutaj dwa hera z opka, to akurat wrzuciłem, bo miałem nagrane z 83, tu kolejne bicie 83 również, ale już przewodnika, już przewodnika. No i co tu się wydarzyło, moi drodzy? Ja sobie kliknąłem F, myślę, nic nie spadnie, a tu patrzę, legenda, hełm. Mówię, o kurde, naprawdę. To mnie akurat bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło i cieszę się, że spadło. Szkoda, że nie dla mnie oczywiście, ale no, cieszę się, że coś spadło do tego odcinka kolejnego. No i moi kochani, pewnie zastanawiacie się, jak wygląda moja sytuacja aktualna z licznikami, ze złotem, z EQ, jak to mniej więcej w tym momencie wygląda. A wygląda to tak, jak się prezentuje. Dalej 60 level, dalej męczymy szefa. Dalej jedna legenda w EQ, tutaj tylko heroik zmieniony, bo też, co ciekawe, zmienili złodzieja, w końcu usunęli z niego zwyklaki, dodali mu legendy, albo legendę, nie wiem, no na pewno są nowe budki na 50 z klątwą dla profesji fizycznych, także no bardzo, bardzo ciekawe. No ale jak to wygląda u mnie, kochani, jak to wygląda u mnie? No tak. 471 bić Muszitka, jedna legenda, 2088 bić szefa, 0 legend. No tutaj już drugą postacią klepane dwie dwójki. Jak będziemy my tą postacią 60 wchodzili na Fover Koturima, no to sobie zaznaczymy, na jakiej ilości bić żeśmy sobie na nią weszli.
Jeśli chodzi o elitki, prezentuje się to w ten sposób. Możecie sobie zatrzymać, jeśli chcecie. No nic ciekawego tam nie ma. Herosi trochę inaczej. No też nie jest to jakaś rewelacja. Tytani za to. No Orlica, kurczę, powiem wam, że ładnie sypie. 9 bić, dwie legendy, z czego dwie legendy to praktycznie z dnia na dzień. Także ładnie, ładnie. Eventowych nie mam jeszcze nic. No i Kolosi, Regulus, 10 bić, jedna legenda. No ładnie daje, ładnie daje. No szkoda, kurczę, moi drodzy, że ten Szaefu tak nic mi tutaj nie chce oddać, bo no chciałbym już, nie powiem, chciałbym już zmienić dwójkę. Chciałbym już zmienić dwójkę, chciałbym przebić te 4 levele, żeby mieć maksymalne na orliczkę. No ale no, jak sami widzicie, on nic mi tutaj nie daje. Mamy tutaj 3 heroiki do wystawienia i mnóstwo unikatów, które już powoli zaczynam sprzedawać u zwykłych handlarzy, bądź wrzucam je do depozytu, no bo wiecie, ja to teraz sprzedaję, powiedzmy, nie wiem po ile, bo to jest po 5k, czyli powiedzmy, no po 5k sprzedaję jeden item, tak? No i sprzedam takich 10, no to mam 50k, no to praktycznie nic. A jak uda mi się chociaż jeden z nich sprzedać za jedenem na aukcji, no to już mam, kurde, 20-krotną przebitkę z jednego itemu na tych itemów 10, tak? No to jest duża, duża różnica. No dobrze, chociaż ta jedna lega tutaj jest, bo byłaby tragedia już totalna. Chodźmy sobie szybciutko, wszystko wystawmy na aukcji. Łącznie z tym, właśnie otwierajcie kalendarz adwentowy, bo pojawił się kalendarz. Ja już tutaj drugie okienko otworzyłem, bo aktualnie mamy, no, 2 grudnia. Aktualnie jest 2 grudzień. A my sobie lecimy szybciutko do aukcjonera. Przy okazji sobie sprawdzimy aukcję, tak z ciekawości. W ogóle moim zdaniem strój jest przepiękny, po prostu jest przekozacki. Ten sam, tylko że na łowce mam na Nexosie. Tam troszkę więcej dałem za ten strój, no ale wiecie jak to jest. Damy tutaj 3M za tą zbrojkę. Te dwie, te wystawimy po 3M. To jest związane? Nie. Dobra, to też wystawmy za 3M, może ktoś się skusi. Dobra, i teraz wystawmy tarczę. Po 1M wystawmy. Okej, okej. Pomki. No niech stracę, też wystawmy po 1M. Znaczy, no mówię, no ja chcę, żeby to się posprzedawało w jak największej ilości. To sobie wystawimy, wiecie co, za 0,5M. Czyli za 500kami się po... Co? No dobra, wystawiło się, XD. I zaczniemy sobie wystawiać to za 0,9. Okej, okay, i wystawmy sobie to wszystko. Wystawmy sobie, a może zajdzie, jak nie zajdzie, to trudno się mówi. To się mówi trudno, no przynajmniej pozbędziemy się tego storeb. Aktualnie, kurczę, troszkę wolno się to wystawia wszystko. Jeszcze jestem troszkę już zmęczony po pracy, po treningu, także no dobrze, owocnie spędzony dzień. Dobra, obczajmy sobie na maga do 70. W sumie ten nie. Sprawdźmy sobie do 84. Nie wiem czemu tak. No i oczywiście unikaty. Co tu jest ciekawego? No to jest ewentualnie spoko do obniżenia. Do obniżenia. Stąd nic, różdżki. To jest też do obniżenia, ale tak to XD. To mamy. Zbrojki. Tu jest lipa. Hełmy, lipa. Buty. Lipa, rękawica. Może jakieś byśmy sobie ogarnęli nowe. No ale jest też lipa. Pierścień. Pierścień to mamy legendarny. Naszyjniki. No naszyjnik nie powiem. Taki byłby chyba lepszy. Trochę. Coś nie wiem. No ale na pewno nie za tą cenę. XD. I tarcze. Tarcz nie ma żadnych. Kamyki. O. Zaliasa. I tutaj jest mazurka. No nic ciekawego. A jeszcze w sumie sprawdźmy tak po prostu aukcję. Tak. I tak sobie sprawdźmy. O, jestem ciekawy, czy są jakieś legendy. I właśnie, co do legend. Co do legend, moi kochani. To chodźmy do miasta, do depozytu. No i muszę wam coś pokazać. Muszę wam coś pokazać. Mianowicie, no mój depozyt. I tutaj tą zakładkę na pewno już zauważyliście.
Mam tutaj chomik legendarny od gracza Fena, za który bardzo, 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 bardzo dziękuję. Już ileś dni temu mówił mi, że da mi ten chomik. Ja powiedziałem, że no przyjąć teoretycznie nie mogę na tego maga, chociaż bardzo chciałbym go tutaj założyć, bo byłaby to już kolejna legenda, dodatkowo jeszcze legenda od widza. Także byłoby naprawdę już cudownie. Ale no niestety, no niestety nie mogę, nie mogę tego założyć i zastanawiam się, dajcie mi, kochani, pomysł, jak zrobić dodatkowo w tym moim challenge'u, żeby no móc ten hełm jakoś fajnie wykorzystać, tak? Póki co on sobie leży tutaj w depozycie ładnie, ja go ani nie sprzedam, ani się w żaden zły sposób go nie pozbędę, też go nie rozlosuję, bo jest to prezencik, a prezentów się nie oddaje. Także no kurczę, wielkie pozdrowienia dla ciebie, Fene. Przepraszam, że nie mam żadnego screena ani nagrania, ale byłem wtedy akurat na telefonie i byłem jeszcze w drodze do albo na trening, albo do, ale chyba na trening byłem wtedy, w drodze na trening. No kurczę, pamiętam tylko, że nie miałem nawet jak zeskrinować tego, że mi dawałeś to w handlu, także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. No i kurczę, powiem wam, moi kochani, że odcinek dość solidny, no bo wliczając jeszcze ten hełmik, no to mamy trzy ładne legendziochy. Mamy hełmik z Orli, w sumie to cztery, bo jeszcze strój, moi kochani, który jest tutaj, strój hrabiego, no moim zdaniem przepiękny, przekozacki. Jeszcze mi się w międzyczasie gdzieś tutaj kamyk do Ithan pojawił, no bo musiałem mieć kamyczek, jak wracam z Regulusa bądź z Orlicy, no to nie chce mi się też tak z buta latać, czy to na przykład, nie wiem, karmazyna idę szukać, to no to też mi się tak za bardzo latać nie chce, kochani. No i jeszcze dla tych, którzy dotrwali, a myślę, że większość dotrwała, bo naprawdę seria cieszy się ogromną oglądalnością, co mi się bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba i jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Kurczę, nie sprzedałem tych zwyklaków i jeszcze tego orka miałem odłożyć sobie do depozytu. Aj, dobra, to zaraz to ogarnę, jak już skończę nagrywać. No, to chciałem bardzo podziękować za wszystkie łapeczki, za wszystkie komentarze, które piszecie. No i piszcie mi, co zrobić, jaki macie pomysł, żebym mógł jakoś ten hełmik sobie tutaj wykorzystać. Bo ja myślałem, żeby zrobić coś takiego, że kolejny jakby kolejny dodatek, że po zlotaniu, powiedzmy, nie wiem, trzech legend mogę sobie kupić bądź wybrać jedną legendę, żeby założyć, tak? Tylko zastanawiam się, czy po trzech, czy po pięciu, no bo jednak jeśli po pięciu by to było, no bo to tak teraz licząc, mamy pierek z Bushity, nasz nick z szefa, później byłby pierek bądź właśnie hełm z Władka, następnie hełm z Gobosa, któryś z hełmów z Gobosa, no i później jest hełm bądź naszyjnik z Aliasa. Także no troszkę byśmy tych dwójek przeskoczyli, ten level już byłby też 64, tak mógłbym sobie to jakoś ogarnąć, żeby wcześniej założyć ten hełmik. No nie wiem, piszcie mi wasze propozycje, ja bardzo chętnie wszystkie je przeczytam i wszystkie skomentuję, wszystkie przemyślę. No i co? Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Życzcie mi powodzenia, bo to, co się dzieje z tym szefu, to jest jakaś padaka. 2090 bić bez legendy. No ja mam nadzieję, że on to dość szybko teraz odda. Jeszcze przy was sobie zmienimy ładnie notyfikator widzowy, mamy to. Wybierzmy sobie jakiś kolor, którego jeszcze nie miałem. Na pewno, którego nie miałem tutaj. Fioletowy? No fioletowego tu jeszcze nie miałem. Zapiszmy. Może to jest to bicie. Nie, to nie jest to bicie. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie, kochani. Zostawiajcie łapeczki, wasze sugestie, propozycje odnośnie całej serii. No i co? Trzymajcie się, do następnego. Hejka.